Witajcie w samym środku Czarnego Serca, chociaż raczej powinienem powiedzieć witajcie w samym środku miasteczka Skidmore. Miasteczka, które przez ponad 40 lat skrywa tajemnicę najdziwaczniejszej i nierozwiązanej do dzisiaj zbrodni, w którą zamieszana jest cała lokalna społeczność. Ale kiedy brutalizm puka do drzwi Skidmore, wszyscy mieszkańcy otwierają mu drogę. Wydarzenia w miasteczku Skidmore zdają się pokazywać, jakoby ziemia, na której to miasteczko stoi, była przeklęta. Licząca mniej niż 250 mieszkańców społeczność wycierpiała w historii zbyt wiele, a tajemnic wokół Skidmore jest więcej niż tylko tytułowa zbrodnia. Znajdujące się w Missouri małe farmerskie grono mieszkańców nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych, mniejszych miasteczek czy wsi, poza kryminalną przeszłością. W całej swojej historii miasteczko pamięta wydarzenia z 2000 roku, gdy Wendy Gillenwater została zadeptana na śmierć przez swojego chłopaka. W 2001 roku Branson Perry zaginął bez jakiegokolwiek śladu, a w 2004 roku Liza Montgomery rozpruła brzuch innej kobiety i wyjęła z niej nienarodzone dziecko. Wszystkie te przerażające sprawy jednak nie umywają się do wydarzenia, jakiego to zapomniane przez Boga miejsce doświadczyło w latach 80. Zanim do samego wydarzenia dojdziemy, warto wspomnieć o sprawcy całego zamieszania. W latach 60. i 70. Ken McElroy był prawdziwym diabłem ze Skidmore. Kimś dużo większym niż zwykły gnębiciel wyżywający się na społeczności miasteczka, z którego sam pochodził. Był samozwańczym dyktatorem, królem z takim cichym pozwoleniem na robienie czego tylko zechciał, bo i tak wiedział, że nikt mu się nie sprzeciwi, inaczej konsekwencje byłyby bardzo brutalne. McElroy był hodowcą świń żyjącym na obrzeżach miasteczka, lecz często zasiadał w centrum, zwłaszcza wtedy, kiedy popił i szukał rozruby w lokalnych tawernach. Przez prawie 3 dekady dokonał dziesiątek przestępstw, w tym napaści, molestowania dzieci, gwałtów, podpaleń, włamań, znęcał się nad zwierzętami, a także kradł je innym farmerom. Nie omijał również okazji do zawinięcia zboża, benzyny czy alkoholu. W sumie został oskarżony i postawiony przed sądem 21 razy, lecz za każdym razem unikał skazania. Lokalna policja bała się go aresztować, prokuratorzy bali się go oskarżać, a sędziowie bali się go osądzać. Świadkowie odmawiali zeznań, ponieważ rzekomo Ken ich zastraszał, często nawet śledząc swoje ofiary lub parkując przed ich domami i obserwując ich. Przez te wszystkie lata samowolki społeczność Skidmore była przekonana, że prawo zdawało się go nie obowiązywać w żadnym przypadku. Nie miał konta w banku, numeru ubezpieczenia społecznego, nie umiał pisać ani czytać. Jak taka niewykształcona osoba dawała radę przechytrzać wymiar sprawiedliwości przez 20 lat? Powiedział autor książki o gnębicielu ze Skidmore. Odpowiedź jest bardzo prosta. Niesamowity prawnik z umiejętnościami wyszukiwania luk w prawie. McElroy spłodził ponad 10 dzieci z różnymi kobietami. Swoją ostatnią żonę, Trenę, poznał, gdy ta miała 12 lat. On był 23 lata starszy. Rodzice dziewczyny nie zgadzali się na tą relację, lecz gdy McElroy spalił ich dom oraz zastrzelił psa, to niechętnie ze względu na strach zgodzili się na to małżeństwo, które zamieniło się dla kobiety w piekło. Potwór gwałcił ją wielokrotnie. W pierwszą ciążę dziewczynka zaszła mając 14 lat i to z tego względu wyprowadziła się do domu Kena, gdzie zamieszkała razem z nim i jego drugą partnerką Alice. Kobiety mając okazję próbowały uciec do rodziny Treny, lecz potwór ze Skidmore je odnalazł i siłą przyprowadził z powrotem do domu. W ramach kary ponownie podpalił dom rodziny swojej młodziutkiej żony. To nie jest jedyna taka tragiczna historia z jego udziałem. Znany jest też przypadek, jak McElroy wdarł się na posesję innego farmera, Henry'ego Romain, i zaczął szaleńczo strzelać w losowych kierunkach z broni palnej. Gdy Henry wyszedł z domu skonfrontować szaleńca, ten dwukrotnie do niego strzelił. Oskarżony o próbę zabójstwa potwór po raz kolejny wymigał się od kary, jednocześnie nachodząc i strasząc Henry'ego konsekwencjami, gdyby ten nie chciał się wycofać. Jak zdążyliście się już domyślić, McElroy był kawałem bezwzględnego sukinsyna i to bez dwóch zdań. Jego samowolka wkrótce miała dobiec końca, a to za sprawą kłótni z 70-letnim Ernestem Bowenkampem, właścicielem lokalnego sklepiku spożywczego. Jedno z dzieci lokalnego gnębiciela próbowało ukraść cukierki ze sklepu, na czym zostało przyłapane. Jak to na przykładnego ojca przystało, Ken wparował na zaplecze ze strzelbą i postrzelił staruszka w szyję. Ernie przeżył to cudem, a McElroy, zgadliście, wyszedł z tego cało unikając konsekwencji. Jedyne co zrobił, to wpłacił jakiejś miernej wysokości kaucję.
Natychmiastowo po zwolnieniu udał się do miejscowej tawerny, dzierżąc karabin i wykrzykując, co ma zamiar zrobić Bowenkampowi, gdy go spotka po raz kolejny. Doprowadziło to do tego, że kilku siedzących na miejscu mężczyzn wpadło na, w ich mniemaniu, świetny pomysł. Poczekali do kolejnej rozprawy. Mieszkańcy Skidmore zorganizowali zebranie z lokalnym szeryfem, by omówić sprawę obrony przed miasteczkowym gnębicielem. Szeryf zaproponował utworzenie czegoś na wzór straży sąsiedzkiej, a następnie opuścił zebranych i odjechał. Praktycznie w tym samym momencie do uszu zgromadzonych dotarła wiadomość o tym, że McElroy przyjechał do tawerny. Mieszkańcy długo nie czekali. Udali się tam masowo, a bar w mgnieniu oka zapełnił się całkowicie. Wszyscy zgodnie obserwowali, jak Ken opróżnia kufel za kuflem, a po chwili opuszcza bar i wsiada do swojego pick-upa. To był ten moment. Auto gnębiciela w chwilę zostało otoczone przez około 45 mężczyzn gotowych zemścić się za lata poniżania. McElroy wiedział, co się szykuje, lecz zanim zareagował, seria kul przeszyła jego ciało. W aucie była również Trena, lecz ani ona, ani nikt inny nie wezwał karetki pogotowia. Brak świadków, brak sprawcy, to i też brak dochodzenia. Każda przesłuchiwana osoba albo nie była w stanie wskazać napastnika, albo twierdziła, że nie widziała, kto oddał śmiertelne strzały. Prokurator odmówił wniesienia oskarżenia, mimo odnalezienia na miejscu wielu różnych łusek po nabojach, a szeroko zakrojone śledztwo federalne również nie doprowadziło do postawienia żadnych zarzutów. Do dziś każdy z żyjących i pamiętających tamte wydarzenia mieszkańców odmawia wypowiedzi i nikt nigdy nie został aresztowany w związku z zabójstwem. Incydent ten zapewnił Skidmore 15 minut ponurej sławy, ponieważ wokół miasteczka i zbrodni powstało wiele książek, film, a nawet miniserial. Zarówno dzisiaj wiemy, jak i wtedy, 40 lat temu, wszyscy doskonale wiedzieli, czemu nikt nie puścił pary z ust. Nie było to spowodowane strachem przed konsekwencjami. Mieszkańcy wiedzieli, że to, co powinno zostać zrobione, w końcu zostało zrobione. To nie było morderstwo, tylko zwykła sprawiedliwość, bo tam, gdzie zawiodło prawo, nie zawiedli zwykli ludzie. Miasteczko Skidmore odetchnęło z ulgą, a nawet i cieszyło się z tego, że lokalny gnębiciel w końcu nie żyje. Jest to jedyny przypadek w historii, gdzie lokalna społeczność ochroniła miasto, którym morderstwo uszło na sucho. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle zostawcie po sobie łapkę, komentarz dla zasięgów, a także i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a tych w grudniu naprawdę zaplanowana jest cała masa. Czekam na Wasze opinie na temat tego materiału, a tymczasem zmykam. Do zobaczenia. Czarne serce.